Dobry wieczór Państwu. Mam internet, uczę się, w cudzysłowie. Dowiaduję się bardzo ciekawych rzeczy i chciałbym się z Państwem podzielić. Tego nie wiedziałem. Adolf Hitler chciał zbudować Germanię, tak jakby miasto. Miało być największe miasto na świecie, przyćmić budowlami Francję, Paryż i amerykańskie budowle. Dla przykładu, Pałac Führera miał mieć 2 miliony metrów kwadratowych. 2 miliony metrów kwadratowych. Czyli tutaj mam napisane 275 boisk. To są fakty autentyczne. Ta makieta jest do tej pory zachowana, która została zaprojektowana. Jest do tej pory, można to sprawdzić. Takie były plany. Miasto Germania. Basen pływacki o długości 11 km. Ciekawe, czy Adolf umiał pływać. Tam jest ciekawe. Czy nurkować, czy pływać. Ale w każdym razie 11 km basen. Tak dalej. Hala Narodów miała mieć wysokość 330 metrów. Wyższa od wieży Eiffla. Wyższa od wieży Eiffla w Paryżu. A wieża Eiffla to taki szpikulec, a to miała być hala. Zaraz ją pokażę. Najwyższa budowla na świecie. Miała pomieścić 250 tysięcy osób i tam Hitler marzył, żeby tam mieć swoje przemówienie do narodów. Ta hala miała się nazywać Hala Narodów. Łuk triumfalny w tym mieście miał być 2,5 razy większy niż łuk triumfalny na cześć Napoleona w Paryżu. A to miał być na cześć Führera, ten łuk. 2,5 razy większy. I teraz tak, same ciekawostki. Pokażę kopułę tej hali. Tutaj pokażę kopułę tej hali. O. Tutaj nie widać. A tutaj Hitler robi szkic. O, tutaj robi szkic tego łuku triumfalnego. O, widać to miasto. Tu jest ta makieta tego miasta. Teraz tak. O co chodzi? Na szczycie tej kopuły tam stała jakaś figura. Dokładnie nie było, nie potrafiłem, co ta figura przeznacza, ale stoi jakiś posąg. Tak powiem humorystycznie, na pewno tam było miejsce do jakiegoś śpiewaka operowego. Śpiewak operowy. Żartuję, ale wszystko jest możliwe. Bo z tego wynika, że to było takie duże dziecko. Spełniało swoje marzenia czymś kosztem. Najbardziej jest zaskakujące to, że ten, kto prowadzi ten program, mówi takie słowa. Ten film dokumentalny. Że Hitler myślał o tym już od kilku lat. Nawet zrobił szkic tego łuku triumfalnego. 2,5 razy większego niż w Paryżu. Zwróćcie Państwo uwagę, znowu coś zrobił, jak już wspominałem. Podyktował książkę, to jest jedno, co zrobił. Teraz się okazuje, że następną rzecz zrobił. Zrobił szkic, czyli dużo zrobił. Podyktował książkę i zrobił szkic. Bardzo dużo zrobił. A resztę mieli zrobić niewolnicy. Resztę mieli zrobić miliony niewolników z całej Europy, spełnić jego marzenia, czyli zbudować miasto Germanię. Niewolnicy, jak wiecie, to było także w tych obozach, pracowali za miskę zupy, ale to była tylko nazwa zupa. Tam była tylko woda i kawałek brukwi, albo jakiegoś liść pływał. Czyli oszukiwali, udawali, że karmią, a tak naprawdę ludzie ginęli z głodu. Jak zginęli z głodu, brali nowych niewolników i dalej budowali. Czyli te jego marzenia, budowle, wielkie te budowle, już wspominałem kiedyś te wszystkie umocnienia, bunkry i tak dalej, to wcześniej też, to wszystko było budowane naszym kosztem, niewolników. Coś strasznego, jak można czyimś kosztem spełniać swoje marzenia? A on zrobił szkic. Podyktował książkę, zrobił szkic. A że miliony ludzi przy tym zginą, to mało ważne. A na kopule będzie stał śpiewak operowy.
Żartuję oczywiście, ale tak to wygląda. Śpiewak operowy na kopule. Śpiewak operowy na kopule. A tysiącletnia Rzesza. Czas płynie, wszystko minie. Czas płynie, wszystko minie. Gdyby nie Rosjanie, Amerykanie, prawdopodobnie byłoby to miasto Germania. Ale Bóg na to nie pozwolił. Siedzi tam w tych czeluściach, słucha tej muzyki operowej i patrzy na swoje ofiary, które zamęczył. A ludzie, którzy poginęli w tych obozach z głodu, z wyczerpania, kobiety, ciągnęły te wózki z tym piachem, z tymi kamieniami. Są błogosławieni. To byli męczennicy, a męczennik będzie już w niebie. To tak, to już to powiedziałem. O tym powiedziałem tak, czas płynie, wszystko minie. No. Wszystkiego najlepszego życzę. Ostatnia niedziela już przed Wielkim Postem. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i takim pozdrowieniem plurimus annus, długich lat, nie tysiąc lat, ale wiecznie. I ci żołnierze ginęli, ale najbardziej byli umęczeni ci właśnie kobiety, bo żołnierze to na froncie podczas walki, nawet w przyrodzie, podczas walki człowiek ginie szybko, a w obozach ginęli powoli. To było gorsze. Czyli to było, męczył tych najsłabszych, dzieci i kobiety. Tak. To już minęło. Czas płynie, wszystko minie. Dobrze, że do tego nie doszło. Chwała Panu. Do zobaczenia.